Czermaniką, my nich znamy, trener Dusza Radowski, był koordynator reprezentacji Słowacji i pracował w Polsce w kilku klubach, między innymi Deskoboli. I podoba mi się w Polsce. W Radzie Wielkopolskim, tak, sukcesów dużo nie będziemy wymieniać, panie trenerze, witamy w Świnoujściu i prosimy o komentarz do meczu. Dzień dobry albo dobry wieczór, nie wiem już z tej chwili. Ja myślę, że dzisiaj oglądaliśmy mecz na wysokim poziomie pod względem taktycznym i walki. Dzisiaj naprawdę jedna i druga drużyna i spróbowała poczynać taktyczne warianty, ale taktyczne założenia nasze drużynskie i z drugiej strony dużo serduszka na tym boisku było dzisiaj i dużo walki. Także pod tym względem myślę, że nie jest zły mecz, oczywiście brakowało jakichś bramek. Bramki, to były tylko gorzej zabrakło. I trener Baniak, proszę bardzo. Przedstawię mikrofon. No ja powiem szczerze, tak trochę może dłużej niż dusza, że ja się bardzo cieszę, że od lat się znamy i przyjaźnimy i że dusza wrócił do polskiej piłki. Myślę, że jego miejsce jest w Ekstraklasie, ale może zrobić to z Termaliką, tego ci życzę dusza. Natomiast muszę potwierdzić te słowa, zdaliśmy się jak łyse konie, rzadko się zdarza, ale na boiskach pierwszej ligowej, żeby taki mecz przede wszystkim pod względem taktycznym, tu wszystko było wiadomo o jednych i o drugich. Widzę, że dusza miał nas też na talerzu, ja też próbowałem podejść do tego nie na chaosie, a taktycznie i był to mecz właśnie takiej wymienności ciosów. Tu jedna bramka zadecydowałaby o prawdopodobnie o wyniku. Nie popełnił nikt błędu, najlepsza sytuacja nomen omen w 96 minucie i to dla Termaliki. 9 minut cała zabawa trwała, jeżeli chodzi o kartki i kontuzje, mecz ogromnej walki. Sędzia dolicza tylko i wyłącznie 5 minut, no to już jest jego sprawa. Ja czytam z uwagą strony internetowe i ja nigdy nie płaczę i nie zganiam winy za brak wyników na sędziów, ale to, co się w ogóle dzieje od dłuższego czasu, mam pełne prawo jako trener na ten temat się wypowiedzieć, że poziom sędziowania w pierwszej lidze obniża się z godziny na godzinę. Czy się komuś podoba na naszej stronie internetowej, czy nie, to proszę to mnie wysłuchać i napisać to, co mówię. Bo to mnie zaczyna troszeczkę już po prostu drażyć i denerwować. Duszę, przepraszam cię bardzo, gratuluję ci remisu i słowa pana trenera Radolskiego biorę w 100% tak oceniam. Na bardzo wysokim poziomie taktycznym, z wieloma elementami walki, jak na boiskach wręcz ekstraklasy. I za to chłopcom dziękuję, bo ten remis, oczywiście każdy z nas chciał dzisiaj w słońcu, jak napisali, że chcieliśmy jeden i drugi skoczyć do czołówki, więc skazani jesteśmy na ten punkt, który chyba oboje szanujemy. I nasze zespoły dalej będą gdzieś się, muszą dalej się bić o to, żeby się zbliżyć do tej górnej półki, czy do górnej góry. Myślę, że dzisiejszy remis jest sprawiedliwy dla obu zespołów. Trzeba podziękować piłkarzom za tą mądrą grę i taką walkę. Tyle. Dziękujemy bardzo. No i prosimy o pytania, jeżeli takie są oczywiście. Panie trenerze, dlaczego nie udało się chociaż jednej dobrej sytuacji pod bramkę stworzyć? No dlatego, że obrona Termaliki to jest taka ogromna. My strzeliliśmy bramkę, jak pan sobie przypomina, tak? Tak, pozostało 0-0. Zostało panu odpowiedzieć, no. Nie udało się, Termalice się też nie udało. Tak zagrały dobrze i poprawnie obronę obu zespołów. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Jeszcze tylko mam prośbę taką, czy panowie mogliby się w jakiś sposób wypowiedzieć na temat, czy macie takie odczucie, że ten mecz trwał trochę za krótko w stosunku do tych wydarzeń na boisku? No ja powiedziałem, że 9 minut ukradł sędzia. Ja powiem, że nie, zobaczyłem, że jest 5 minut, liczyliśmy 5 minut i tyle, także pokazał, tak jak pokazał. W tej chwili tak na to jakoś, liczyliśmy, że będzie przedłużony, no było 5 minut. Tak, ale sędzia zadecydował 5 minut? 5 minut owszem, było, tylko chodzi o to, ile zabrał z meczu. To nie wiem. To a właśnie, powiem, to o to ja powiem, że nie patrzę na zegarki, cały czas obserwuję zawodników i co się dzieje na boisku, także jasne, na tej chwili. Pewnie, tak, że tak. Nie, czy doszło do jakiejś takiej pomyłki, to ja... To znaczy nie, przerwy w meczu generalnie było prawie 10 minut. To nie złapałeś, pani mała czas prawdopodobno, ja nie. Ale rzeczywiście, bo tak jak panowie obaj mówiliście o walce, to ona była rzeczywiście taka prawdziwa, że i zawodnicy w bandażach jak po wojnie dosłownie. I to o tym mówimy, że z meczu po prostu przez tę sytuację zostało odebrane 10 minut, prawie 10 minut, a doliczone 5. Z drugiej strony rzadko się zdarza, żeby sędzia pokazał 9 minut przedłużenia zawodu. Nie, no, ale musi 9.
4, 5. Dobrze, okej. Okay. Jeszcze ktoś ma jakieś pytanie może do panów trenerów? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy. W takim razie panie trenerze.